właśnie w Studio Sufit, czyli pod sufitem. Jest to studio, w którym mamy różnego rodzaju zajęcia, które realizujemy między podłogą a sufitem. Czyli przede wszystkim aerial yoga. Jest to yoga w chustach. Chusty są montowane do haków, które są montowane, jak widać, do sufitu. W naszym studiu mamy zajęcia pole dance, czyli to są zajęcia akrobatyczne na takich specjalnych rurach, drążkach montowanych rozporowo od podłogi do sufitu. Poza tym mamy też zajęcia takie jak pilates, zdrowy kręgosłup, wszystko co jest prozdrowotne, boso na macie. Jogą zajmuję się już bardzo, bardzo wiele lat. Byłam instruktorką w większości gorzowskich fitness klubów i taką czułam blokadę, że nie mam jak się rozwijać. Ani nie było bloków, ani nie było pasków, ani nie było koty. Już nie wspomnę o innych dodatkowych rzeczach jak chusty. Cały czas się uczyłam z zagranicznych portali, na tyle ile mogłam i byłam zakochana w aerial jodze i zaczęłam działać. Zaczęłam od początku. Wszystko, szukanie lokalu i oczywiście tutaj wyznacznikiem musiał być wysoki betonowy sufit, bo to też nie jest takie proste. Muszą być warunki techniczne odpowiednie, no bo bezpieczeństwo, wiadomo, naszych klientek, klientów i moje jest najważniejsze. No i tak właśnie się stało, że sobie dorobiłam kurs z aerial yogi. Zamówiłam wszystko, wynajęliśmy lokal, wyremontowaliśmy go. I właśnie w 2016 roku we wrześniu otworzyliśmy nasze studio. Aerial yoga to też jest to samo co air yoga, anti-gravity yoga, to są po prostu różne nazwy. Wykorzystuje się do praktyki chustę, hamak, który jest, jak wcześniej powiedziałam, montowany do sufitu. Przy innych stylach jogi, czy hatha yogi, czy ayangara yogi, czy vinyasa yogi, wystarczy nam sama mata. Więc różnica już jest dosyć widoczna na samym początku. Pozycje, jakie wykonujemy w chustach, to są jakby takie cztery kategorie. Pozycje, gdzie nogi są w kontakcie z podłogą i chusta podpiera nasze plecy. Pozycje, gdzie w ogóle nogi nie mają styczności z podłogą. Pozycje odwrócone i na końcu relaks. W chuście, w kokonie, jesteśmy cali, rozciągnięci, jest to bardzo, bardzo przyjemnie. Aktywność fizyczna jakby była od dziecka mi bardzo bliska. Byłam antysportowa, nie potrafiłam się odnaleźć w sporcie. Nie umiałam nigdy złapać piłki, ale gdzieś tam wewnętrzną potrzebę ruchu i ekspresji wyrażania się poprzez ciało zawsze miałam. Bardzo wiele lat tańczyłam w gorzowskim zespole Buziaki. Potem tańczyłam w formacji, to się jeszcze wtedy nazywało Ready to Freak, którą prowadził Bartek Kobeszko. No i potem natrafiłam na jogę, którą się tak zajęłam głębiej, bo ta joga gdzieś tam obca, ona mi nie była. Mama jako dziecko często się bawiła ze mną, a zrób kwiat lotosu, a zobacz tutaj to jest świeca. Jakieś takie różne rzeczy się przewijały. Więc to mi obce nie było i jak byłam na studiach w Poznaniu, miałam 19 lat, zapisałam się na kurs instruktorski rekreacji ruchowej i wybrałam sobie specjalizację właśnie ćwiczenia psychofizyczne i tam wtedy jeszcze nie było dopisku yoga, bo to już było kilkanaście ładnych lat temu, więc to wtedy jeszcze nie funkcjonowało tak jak teraz. No i musiałam trochę poczekać, bo teorię zrobiłam pach-pach, a na praktykę czekałam 2 lata, aż się zbierze grupa. Jogę sobie traktowałam jako coś dodatkowego. Po pierwsze, to była dla mnie taka motywacja, że ja idę do pracy i też sama ćwiczę i ćwiczę z ludźmi. Dawało mi to przeogromną satysfakcję, że ja czułam, że ja nie robię nic, a ta wdzięczność od ludzi, którą dostawałam, to czułam, że skrzydła mi rosną i to jest takie niesamowite uczucie. Ono tak ładuje baterie i przez bardzo, bardzo wiele lat traktowałam, że robię to dodatkowo. Ta praca uskrzydla, energia ludzi ładuje mnie, ja ładuję ludzi i to jest chyba takie kółeczko, które samo się kręci. I dlatego potem przyszedł taki moment, nie, ja się oszukuję, to nie jest dodatkowo. To jest coś, co mi sprawia największą radość i idę w to na 100%. Praca w studiu to nie jest tylko prowadzenie zajęć,
to też jest zarażanie pozytywną energią, motywowaniem ludzi, zarażaniem ich pozytywnym stosunkiem do siebie, do świata. Jest tutaj przemycane między wierszami, na naszych warsztatach, wyjazdach odchudzających ze zdrowym jedzeniem i z taką podkręconą, zmożoną praktyką, właśnie pozytywnym nastawieniem do tego wszystkiego. To jest taka ciągła motywacja. Ludzie motywują do tego, żeby się cały czas rozwijać, czytać, uczyć, co mu uszczęśliwia. No, spokój, taki naprawdę. Wewnętrzny spokój mi daje siłę do działania. To nie musi być coś, staram się tej siły szukać w sobie. Uszczęśliwiają mnie też inni ludzie, nie rzeczy, na pewno nie rzeczy, ludzie i to te relacje, które są bezcenne.